dialogu społecznego, a także wsparciu projektu rewitalizacji linii kolejowej Sierakowice-Kartuzy. Witold Kobiela mieszka w Sierakowicach, operator sprzętu pożarniczego i przedsiębiorca. Podczas swojej pracy w Radzie Gminy będzie zabiegał o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dofinansowanie budowy ciągów pieszych, doświetlenie ulic, a także o rozwój infrastruktury drogowej. Mieszkaniec Sierakowic pracuje w branży zrównoważonej energii i innowacyjnych technologii. Jego celem jako radnego będzie wprowadzenie w gminie Sierakowice odnawialnych źródeł energii na szerszą skalę, rozwój infrastruktury gminnej, w tym budowa ścieżek rowerowych, a także wsparcie projektu rewitalizacji linii kolejowej Sierakowice-Kartuzy. Katarzyna Szwabe, absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku, z wykształcenia pedagog. Mieszka w Sierakowicach, gdzie wraz z mężem prowadzi działalność gospodarczą. Od lat angażuje się społecznie. W Radzie Gminy chce wspierać dialog społeczny, rozwój infrastruktury społecznej, być blisko edukacji oraz dbać o rozszerzenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Absolwent Politechniki Gdańskiej, pracownik lokalnej spółki branży budowlano-energetycznej. W swoim obszernym programie wyborczym skupia się na rozwoju infrastruktury drogowej, budowie dialogu publicznego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także poprawie bezpieczeństwa publicznego. Mieszkanie pracuje w Sierakowicach. Zawodowo od lat związany z lokalną spółką branży budowlanej. Poprawa bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury drogowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej to tematy szczególnie mu bliskie, które chce rozwijać pracując w Radzie. Przedsiębiorca. Swoją działalność w Radzie Gminy dostrzega jako szansę na wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej, a także poprawę bezpieczeństwa i dostępności, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Sabina Lewna, absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalistka w zakresie zarządzania jakością i zasobami ludzkimi. Będąc w Radzie, zadba o rozszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla kobiet. Dorota Skierka, mieszkanka Sierakowic, z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania i zawodu marketerka. W obszarze jej zainteresowania jako radnej jest rozszerzenie oferty kulturalnej, promocja gminy, a także szeroko rozumiane zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Stanisław Miotk mieszka w Ciechomie, z wykształcenia politolog, obecnie na emeryturze. Jako radny chciałby skupić się na rozwoju infrastruktury drogowej i turystycznej. Justyna
Panie Lewczyk, pracownik gminnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w Sierakowicach, zakochana w życiu. W Radzie Gminy zadba o poprawę dostępu do gminnych przedszkoli, a także utworzenie gminnego żłobka. Dostrzega pilną potrzebę do inwestowania infrastruktury drogowej. Przemysław Różnicki, pracownik Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z Kobice w Kamienicy Królewskiej. Mąż i ojciec trójki dzieci, rozwój infrastruktury turystycznej i rowerowej, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz promocja najpiękniejszych zakątków gminy to tematy, z którymi chce się mierzyć w Radzie Gminy Sierakowice. Sabina Krefta, przedsiębiorczyni, wraz z mężem od lat prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jako priorytety do realizacji w najbliższej kadencji wskazuje na rozwój infrastruktury turystycznej, aktywizację mieszkańców, rozszerzenie oferty kulturalnej, a także poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i wsparcie osób niepełnosprawnych. Andrzej Bączak mieszka w Młynach. Wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. W swoim programie wyborczym podkreśla konieczność rozwoju infrastruktury drogowej oraz wsparcie lokalnych rolników. Rafał Henrich, z wykształcenia kucharz, z zawodu pracownik budowlany. Prócz rozwoju infrastruktury drogowej i budowy ścieżek rowerowych, jako radny chciałbym doprowadzić do rozwoju infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy. Marzena Klasa, mieszkanka Jelonka, wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Jako radna będzie szczególnie zabiegała o rozszerzenie oferty kulturalnej, integrację kobiet oraz rozwój infrastruktury drogowej. Michał Smętoch, z wykształcenia i zawodu elektryk. Jego pomysł na rozwój gminy skupia się szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej i turystycznej, a także na poprawie bezpieczeństwa poprzez doświetlenie przejść dla pieszych i innych miejsc szczególnie niebezpiecznych. Proszę Państwa, kandydaci okręgu drugiego, bardzo serdecznie witamy, a już teraz poznajmy kandydatów okręgu trzeciego. Zapraszamy. Andrzej Wenta, prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowilinie, przedsiębiorca. Swoją działalność w Radzie zamierza wykorzystać na tematy związane z poprawą bezpieczeństwa gminy oraz rozwój infrastruktury drogowej, a także zamierza intensywnie zabiegać o budowę sali gimnastycznej w Gowilinie. Tadeusz Formela. Rolnik, sołtys, a prywatnie mąż, ojciec i dziadek sześciorga wnucząt. Mieszkaniec Łysiewa Sierakowickiego. Członek Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej. Jako doświadczony radny poprzedniej kadencji dostrzega konieczność budowy sali gimnastycznej w Łysiewie Sierakowickim, a także poprawę stanu infrastruktury drogowej. Krzysztof Myszk pracuje jako strażak zawodowy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, a także jest prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchlinie. Jako radny chciałby dbać o infrastrukturę drogową i sportową. Budowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchlinie to projekt, który chciałby zrealizować. Jolanta Dyszer, przedsiębiorczyni z Gowilina, sołtys. W swojej działalności radnej chce zadbać o rozwój organizacji pozarządowych, poszerzenie oferty dla seniorów, a także o poprawę estetyki i wizerunku gminy. Barbara Lis, przedsiębiorczyni, prowadzi ekologię.
ekologiczne gospodarstwo rolne oraz angażuje się w działania społeczne poprzez swoje członkostwo w stowarzyszeniach. Jako radna zamierza zadbać o rozwój infrastruktury drogowej, wsparcie rolników, a także poszerzenie oferty kulturalnej dla młodzieży, kobiet i seniorów. Marcin Choszcz, przedstawiciel handlowy z Kowidlina, piłkarz Wenet Futsal Club. W swojej działalności radnego będzie zabiegał o polepszenie stanu infrastruktury drogowej oraz poprawę systemu gospodarki odpadami. Anna Tesmer mieszka w Dolinie Jadwigi, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne, hodowlę krów mlecznych, a także zagrodę edukacyjną. W swojej działalności jako radnej chciałaby w szczególności zadbać o rozwój dialogu społecznego, infrastruktury, a także o rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Anna Piask, pracownik Pomorskiej Izby Rolniczej, mieszka w Nigach. Jako radna zamierza w szczególności wspierać przedsiębiorców i rolników, a także zadbać o poprawę bezpieczeństwa gminy poprzez doposażenie ochotniczych straży pożarnych w niezbędny sprzęt. Roślinne. Można sobie iść i zerknąć, jak teren jest podmokły, rozpadnięty. Jest to świeża inwestycja, drodzy Państwo. Czy jest taka możliwość, żeby po prostu zrobić audyt tej właśnie inwestycji? I wielu mieszkańców gminy chciałoby z niej skorzystać, biegając, jeżdżąc rowerami. Dojazd do tej inwestycji jest ścieżką rowerową, której fragment kończy się tutaj koło Żabki teraz. Natomiast ta ścieżka rowerowa służy mieszkańcom jako parking, więc dojazd jest bardzo utrudniony, a zjazd rowerem miejskim grozi upadkiem, nawet takiemu doświadczonemu kierowcy jak ja, gdzie jeżdżę od dziecka. Czy mogę prosić o audyt tej właśnie inwestycji, która ma tam miejsce na ulicy Legionów? Powiem szczerze, że nie opuściłem żadnej sesji, ale pierwszy raz słyszę taki głos, że coś tam jest nie tak z tą inwestycją. Ale owszem, jak najbardziej możemy się temu przyjrzeć. Proszę
złożyć oficjalne pismo do wójta bądź do rady, do przewodniczącego Rady Gminy Sierakowice. I sprawą się zajmiemy oczywiście, bo wszystkie takie interpelacje są rozpatrywane. Więc zachęcam do złożenia oficjalnego pisma w tej sprawie. Wskazuje na to, że potrzeba jest duża. Ja też oczywiście jestem zwolennikiem budowy basenu w Sierakowicach. Tylko chcę tutaj powiedzieć, że to jest inwestycja troszkę bardziej złożona, bo trzeba się do tego przygotować i trzeba przygotować projekt, wszystkie potrzebne zezwolenia, a następnie no, też postarać się o dofinansowanie. Z czym nie wiem, jak będzie w tej perspektywie wyglądała sprawa, bo to jest niestety inwestycja, jest bardzo kosztowna. Przedmiot zasadny jak najbardziej, mając na względzie zdrowie dzieci głównie, to mam na myśli, po raz kolejny, więc sprawa na pewno będzie w naszym kręgu zainteresowani, będziemy się starali tym zająć.